Cześć, jestem Kobra. Witam Was w kolejnym odcinku z Biblioteki Jedi. Dzisiaj odcinek, który został przez przypadek usunięty. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam książkę. Recenzja Ruchomego Celu. Cecil Castellucci i Jasona Fry'a. Przygody księżniczki Leii. W oczekiwaniu na Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. Pewien element, który chciałem powiedzieć, a który dotyczy się tej, można powiedzieć, swoistej trylogii przygód głównych bohaterów, to są książki, które bardziej łączą ze sobą 4-6 części niż dają jakieś faktyczne ciekawostki, realne informacje na temat siódmej części. Jesteśmy po premierze siódmej części, będziemy do tego wracać. Książka najgrubsza z tej trójki, posiadająca około 230 stron. Główną bohaterką jest oczywiście Leia Organa. Pierwsza stawka, ilustracja. Leia robi, że tak powiem, swoje pamiętniki. Jest to prośba właściwie do nie wiem kogo, ale mająca na celu dla potomności zachować wydarzenia, których była świadkiem. No i tutaj w jednym z takich wspomnień Leia opowiada, jakie to wydarzenia miały miejsce tuż przed szóstą częścią Gwiezdnych Wojen. Ruchomy Cel to książka, która jest w niej dużo akcji, jak na postać księżniczki Leii, chociaż nie można odmówić księżniczce Leii wojowniczości, waleczności. Tak też pojawiają się tutaj elementy walki bezpośredniej oraz walki ze swoimi słabościami. Jedna z najważniejszych rzeczy. Księżniczka Leia, która jest przywódczynią misji, która ma na celu z jednej strony oficjalnej wersji zrekrutować nowych członków sojuszu. Druga sprawa jest taka, że jest informacja, że to Leia jest osobą rekrutującą. A prawda jest taka, że prawdziwa misja ma na celu zwabienie sił Imperium, aby flota rebelii mogła się zebrać w innym miejscu i żeby mogła dokonać odpowiedniego ataku na Gwiazdę Śmierci, którą mamy do czynienia w szóstej części Gwiezdnych Wojen. To jest skrócona część, to co się dzieje. Oni odwiedzają kilka planet, zostawiają boje sygnalizacyjne i pojawiają się również tutaj pewne elementy, wyrzuty sumienia Lei i części załogi, która dowiaduje się w pewnym momencie, jaki jest prawdziwy cel ich misji, gdzie są poinformowani, że jest to bardziej rekrutacja, czy też po prostu zebranie punkt zborny dla nowych sił rebelii. Książkę czytałem i to chciałbym nadmienić w tym samym czasie, kiedy dostaliśmy informację o śmierci Carrie Fisher. Bardzo przykra sytuacja. Do tej pory wiemy tyle, że na ósmą część nie ma to już dużego wpływu. Natomiast dziewiąta część, wiadomo, że szyki są pokrzyżowane filmowcom, ale to są już drugorzędne rzeczy. Najważniejsze jest to, że odeszła fajna aktorka, którą bardzo lubiłem. I podejrzewam, że nie tylko ja, aktorka, która zapisze się w naszej pamięci jako Leia Solo, Leia Organa. Wywodnicza księżniczka, tak? No nic. Książkę polecam. To są naprawdę fajne łączniki. Bardzo przyjemnie się czyta, bardzo szybko. Nie ma tu jakoś super ekstra dużo akcji, nie ma też dużo ciekawostek. Całą ciekawostką są elementy, które mówią nam odnośnie przygotowań rebelii przed wydarzeniami z szóstej części Gwiezdnych Wojen.
To tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Na razie. Cześć.